Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Nie milkną echa ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chińskiej Republice Ludowej. Prezydent wraz z delegacją przebywał w państwie środka aż 5 dni od 22 do 26 czerwca 2024 roku. W sieci, także w mediach głównego nurtu pojawiają się skrajnie różne oceny samej tej. Wizyty, samej decyzji o wylocie do Chin, jak i no, można powiedzieć tych skutków, konsekwencji tejże wizyty. Są oceny skrajne, od głosów potępienia, aż po głosy bardzo entuzjastyczne mówiące, że być może nastąpi jakieś nowe otwarcie w relacjach polsko-chińskich. Warto podkreślić, że jeżeli chodzi o dwie kadencje prezydentu Andrzeja Dudy, jest to trzecia oficjalna wizyta. W Chinach poprzedziły ją pobyty. W jesienią 2015 roku i w lutym 2022. Ta wizyta z 2015 roku odbywała się jeszcze w Formule 16 Plus 1. Ta, ta koncepcja słynna chińska, właśnie współpracy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, Europy także Południowej. Stworzenia takiego zaplecza infrastrukturalnego dla koncepcji pasa i szlaku. No a ta wizyta z lutego 2022 była bardzo symboliczna. No, wtedy po, na uroczystości otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie rysował się, można powiedzieć, taki nowy plan, czy taka nowa wizja no, wielobiegu nowego porządku światowego świata. Multipolarnego, które, który kreślili wówczas Xi Jinping i Władimir Putin. Zanim jeszcze 24 czerwca prezydent Andrzej Duda rozpoczął swoją rozmowę z Xi Jinpingiem, która trwała ponad 4 godziny i która skończyła się podpisaniem kilku dwustronnych porozumień, w Polsce rozpoczęła się bardzo, taka powiedziałbym, gorączkowa dyskusja, czy w ogóle prezydent Duda powinien tam do Pekinu polecieć. No, ta silna krytyka była związana przede wszystkim z wojną na Ukrainie, z relacjami chińsko-rosyjskimi, ale także podkreślała bardzo głębokie relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, także te umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, którą jeszcze podpisał Mariusz Błaszczak. No i w kontekście napięcia geopolitycznego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami rosnącego napięcia, no, które już niektórzy nazywają nawet zimną wojną obecnie wskazywało wiele. Komentatorów, że może mieć to negatywny wpływ na relacje polsko-amerykańskie. Myślę, że to zbyt daleko idące, zbyt daleko idące wnioski. Faktem jest, że Dzisiaj Chiny są jednym z najważniejszych krajów świata, że grupa BRICs dzisiaj rzuciła przysłowiową rękawicę grupie G7 pod względem demograficznym. No, grupa BRICS ewidentnie góruje, patrząc na to, jak globalne południe jest zainteresowane we wspieraniu procesu, który i w Chinach, i w Rosji jest bardzo często nazywany mianem multipolarności tego świata multipolarnego, wielobiegunowego, świata policentrycznego. Patrząc na to, jak globalne południe jest zainteresowane również dedolaryzacją handlu międzynarodowego, no to trudno, aby Polska nie utrzymywała relacji z grupą BRICS i nie utrzymywała relacji z Chinami. Tutaj nie jest to nic dziwnego. Bardzo dobrze, że prezydent Andrzej Duda tam poleciał. Natomiast ja jestem daleki od jakichkolwiek zachwytów, jeśli chodzi o skutki tej wizyty. Po pierwsze, warto zdać sobie sprawę, że to Chinom niezwykle zależy na tym, aby być obecnym w Europie Środkowo-Wschodniej, aby mieć dobre relacje z Polską, ponieważ wynika to po prostu z geografii. Wystarczy spojrzeć na przejście kolejowe w Małaszewiczach i zobaczyć, jak ogromną rolę odgrywa ono. W chińskiej koncepcji nowego jedwabnego szlaku, czy tej koncepcji pasa i drogi, którą jeszcze w jesienią 2013 roku Xi Jinping właśnie ogłosił jako pewną wizję, jako pewną szansę, perspektywę rozwoju całego kontynentu eurazjatyckiego. Jeżeli chodzi o eksport, Towarów z Chin drogą kolejową właśnie do Europy, to przez przejście kolejowe w Małaszewiczach, według różnych danych, przechodzi od 80 do nawet 90% chińskich towarów. To pokazuje, jak ważne jest położenie państwa polskiego, jeśli chodzi o chińskie koncepcje geoekonomiczne. I tutaj też warto zauważyć, że ta. Propozycja zniesienia wiz dla Polaków, dla obywateli polskich na czas do 15 dni. Każdy, kto chce w celach turystycznych, gospodarczych, biznesowych odwiedzić Chiny, będzie to mógł zrobić od już od 1 lipca. Do 15 dni nie trzeba będzie mieć wizy i to niewątpliwie jest, jest skutek tej, tej wizyty, choć ja bym też nie przeceniał samej roli prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ Xi Jinping chce stymulować gospodarkę Chin po tych wszystkich lockdownach związanych z COVID-19, i to niewątpliwie jest jeden z, takich, jeden z takich elementów. Na pewno sam eksport polskiej żywności do Chin, eksport polskiego drobiu i ta umowa, to porozumienie dwustronne zawarte podczas właśnie tej ostatniej wizyty prezydenta Polski jest ważne. To, że Polska została włączona do tak zwanej regionalizacji, jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży drobiu, to jest wymierny, oczywiście wymierny efekt tej, tej wizyty, ten słynny powrót polskich kurczaków na, na chiński rynek to jest pewien dobry symptom, ale to oczywiście nie jest zapowiedź jakichś wielkich inwestycji polskich w Chinach czy chińskich w Polsce, to nie jest żadna zapowiedź wielkiego otwarcia, to nie jest żaden. Przełom geopolityczny, wbrew temu co mówi część komentatorów w Polsce. Tego przełomu w relacjach polsko-chińskich, tej zmiany, wielkiej zmiany, na którą Pewnie rząd w Pekinie, pewnie czynniki oficjalne liczyłyby. Nie będzie dopóty, dopóki Polska będzie podporządkowana polityce Stanów Zjednoczonych. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. To, w jaki sposób Polska została podporządkowana na przełomie lat 80. i 90. interesom strategicznym USA, to jak pogłębia się ta, to uzależnienie i to bycie junior partnerem, powiedzieliby niektórzy którzy wasalem, powiedzieliby inni, no, przekłada się oczywiście w sposób niezwykle istotny na relacje z Chinami. Cała ta koncepcja grupy 16 plus 1, rozwijania relacji chińsko-europejskich właśnie z podmiotami na między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, między Morzem Bałtyckim a Morzem Adriatyckim, została bardzo mocno zastopowana przez inicjatywę Trójmorza, którą zaczęły lansować Stany Zjednoczone jako przeciwwagę dla wpływów chińskich w tej części świata, w tej części Eurazji. No i w tym kontekście, pamiętając jak wielkie ograniczenia ma polska dyplomacja, należy pozytywnie odebrać te działania chociażby takie jak ogłoszony przez ambasadora Polski w Chinach Jakuba Kumocha Tydzień Polski, promowanie polskich towarów, polskich marek na dwóch największych internetowych platformach handlu internetowego Taobao i JD.com to na pewno jest, jest pozytywne wszelkiego rodzaju współpraca naukowa, stworzenie wielkiego słownika chińsko-polskiego, polsko-chińskiego to również tutaj propozycja ambasadora Kumocha, to są wszystko bardzo Cenne, istotne, ważne wydarzenia, natomiast one w żaden sposób nie mogą być rozpatrywane z perspektywy geopolitycznej, z perspektywy jakiegoś przełomu, jakiejś zmiany geopolitycznej. Ewentualny przełom geopolityczny w relacjach Polski z Chinami, ewentualna zmiana polskiej polityki zagranicznej, to nie tylko kwestia wyboru polityki wielowektorowej, to nie tylko. Kwestia zmiany relacji w, re w stosunku Warszawy do Waszyngtonu, no ale to także wybór no, drogi geopolitycznej w Europie. Czy powstanie superpaństwa, czy federalizacja Unii Europejskiej będzie tym wyborem, którego dokonają Polacy, czy też nie, czy Europa Ojczyzn, czy suwerenna polityka państwa narodowego, to jest. Jeden z najważniejszych wyborów geopolitycznych, który Polska musi dokonać w ciągu najbliższych, najbliższych lat, i to niewątpliwie będzie również rzutowało na relacje z Chinami. Część elit w Brukseli no, postuluje taki decoupling takie szybkie zerwanie tych połączeń gospodarczych z Chinami na sprawa, że to jest bardzo trudne do wykonania dzisiaj w, tej, w tym systemie zależności, w tym systemie ciągów logistycznych, które występują w Eurazji. Nawet jeżeli się przyjrzymy badaniom opinii publicznej podawanym przez Eurostat, to zobaczymy, że że w, na Zachodzie całkiem spora część Europejczyków traktuje Chińczyków jako partnerów, partnerów gospodarczych. Natomiast w naszym regionie, w regionie Europy Bałtyckiej, Europy Środkowo-Wschodniej jest to zdecydowanie mniejszy odsetek i to niewątpliwie jest wpływ bardzo silnych wpływów to jest wpływ bardzo si silnej obecności Stanów Zjednoczonych, bardzo silnego lobbingu amerykańskiego. Reasumując, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy nie przyniosła żadnego przełomu, przyniosła kilka istotnych porozumień. Dobrze, że tego typu wizyta się odbyła, natomiast Stopień podporządkowania polskiej polityki zagranicznej, polityki państwa polskiego Stanom Zjednoczonym uniemożliwia dzisiaj prowadzenie polityki wielowektorowej i warto mieć to na uwadze. Co do stosunku do grupy BRICS, do Chin, do, do Rosji, warto wykazywać się po prostu pragmatyzmem. Wszelkiego rodzaju emocje w stosunkach międzynarodowych, w ocenie różnych państw, grup, państw, sojuszy są moim zdaniem nie na miejscu. Musimy sobie zdawać sprawę z istoty i systemów politycznych, które panują w Chińskiej Republice Ludowej i Federacji Rosyjskiej i w, w obszarze interesów tych państw, żeby zrozumieć, że tak naprawdę w polityce międzynarodowej liczą się interesy i zależności. Polska powinna po prostu dostosowywać się, rytmicznie dostosowywać się do, tej, do tych procesów policentyzacyjnych na świecie, do tych procesów multipolarności, które, które dzisiaj się odbywają na świecie, i tak, aby móc z tego wyciągnąć jak, naj, jak najwięcej. Ja byłbym tutaj bardzo ostrożny przed jakimikolwiek emocjami mówiącymi, że BRICS to jest szansa. W sensie cywilizacyjnym, czy jest to szansa jakaś na alternatywę ideologiczną wobec, wobec Zachodu? No myślę, że tego typu oceny są, są zbyt daleko idące. Wystarczy chociażby spojrzeć na politykę Chin czy Rosji w okresie wprowadzonej przez WHO pandemii COVID-19. Czy tak bardzo się to, ta polityka różniła od tego, co prezentował tak zwany kolektywny Zachód? Myślę, że tutaj potrzeba nam w Polsce więcej chłodnych analiz, więcej dystansu, więcej pogłębionej dyskusji intelektualnej, merytorycznej, pozbawionej emocji, aby móc jak najlepiej zarysować strategię państwa polskiego wobec świata już policentrycznego, multipolarnego. Dziękuję Państwu za uwagę.